Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek z serii ciekawostek, mianowicie jaki przebieg ma tak naprawdę może mieć 10-letni Volkswagen Passat. Oczywiście do przedstawienia tego tematu wykorzystam znany portal z ogłoszeniami autoscout24.pl. Tutaj ciekawostka, są to ogłoszenia praktycznie z całej Europy, można sobie pooglądać. Co do samego tematu, jaki przebieg ma na tak naprawdę Volkswagen 10 Passat 10-letni, można sobie zobaczyć właśnie tutaj na portalu, jaka jest różnica w cenie i skąd tak naprawdę mogą się brać tak zwane okazje w Polsce wśród tych aut. Ten model jest charakterystyczny ze względu, że jest najbardziej chyba popularny wśród klasy średniej samochodów, dlatego starałem się wybrać taki samochód, który będzie najwięcej dostępnych egzemplarzy i zobaczyć, pokazać wam, jaka jest różnica w cenie. Może być różnica w cenie odnośnie samego przebiegu samochodu. Tutaj w pierwszej kolejności mamy auta oczywiście po taksi, czyli 10-letni Passat wariant, przebieg prawie 600 tysięcy, cena 2900 euro. I praktycznie można powiedzieć za trochę ponad 10 tysięcy, około 12 tysięcy i mamy samochód 10-letniego Passata z ogromnym przebiegiem. Oczywiście to jest skrajność. Tutaj chwilę dalej pojawiają nam się już samochody tak zwane cywilne, czyli mamy Passata 10-letniego, choćby tutaj przebieg 385 tysięcy i 405 tysięcy. Może zobaczmy sobie, jak wyglądają te samochody w środku. Czy to też nie była jakaś wersja po taksi? Nie, chyba tutaj. No tutaj mamy, widać nawiga. No to może być jakaś, to może być jakaś wersja potaksówkowa, bo widzę, że trochę jest w środku. Tutaj mamy silnik 1.9 TDI, 105-konny. Pewnie ten z tych charakterystycznych, które dają we znaki użytkownikom. No tutaj ten Passat wygląda dosyć normalnie, cena 3690 euro, przebieg 385 tysięcy kilometrów. Oczywiście jak cena rośnie, tutaj akurat są pomieszane jeszcze z ofertami, powiedzmy, jakichś promowanych ogłoszeń, ale można powiedzieć, że za około 3000 euro możemy takiego 10-letniego Passata z przebiegiem około 400-350 tysięcy kupić. Aczkolwiek to też nie jest do końca takie oczywiste, bo tutaj mamy choćby Passata 2008 rok i mamy 322 tysiące i mamy cenę aż prawie 6 tysięcy euro. Tutaj ten sam Passat kosztuje 3,5, czyli tak naprawdę to też zależy pewnie od stanu, od samego państwa, w którym to jest sprzedawane. Z tego co widzę, to w Austrii są te samochody droższe, z tego co widać, chociaż można powiedzieć, że 10-letni Passat będzie miał, jeżeli jest używany prywatnie, około 300-400 tysięcy kilometrów. Część tych aut już jest zutylizowana, tak naprawdę przy takim przebiegu bardzo często występują kolizje, różne szkody całkowite, także tych aut 10-letnich także jest na rynku już coraz mniej. Szczególnie z tymi z dużymi przebiegami. No ale można przyjąć, że taki Passat około między 3 a 4 tysiące euro. Kupimy Passata z przebiegiem około 300 do 400 tysięcy. W zależności od wersji, jak także od wyposażenia, czy tam jest skrzynia DSG. Oczywiście jak jest skrzynia DSG, no to tutaj nam ta cena nam rośnie. Ale porównajmy sobie. Załóżmy, bo tutaj akurat schodzi do przebiegu powiedzmy
od 200 tysięcy nam schodzi do przebiegu. Porównajmy sobie, ile kosztuje taki Passat, jeżeli byśmy chcieli kupić, powiedzmy, z małym przebiegiem taki samochód, czyli powiedzmy, nie wiem, no poniżej 200 tysięcy kilometrów. Zobaczmy, czy to w ogóle jest realne. Tutaj jest ustawione przebieg malejący. No dobra, czyli teoretycznie, ale tu jest chyba coś stegowane. Nie, zróbmy tak. Zobaczmy, ile, jakie samochody. No tutaj się kończy praktycznie. To ciekawe. Nie ma auta poniżej 200 tysięcy. No może ustawmy to przebieg rosnącą tutaj teraz. No tam było coś, że tak powiem, nie wiem czemu tam pokazuje tylko 20 ogłoszeń, 20 stron pokazywało tylko. Ile taki Passat może kosztować, jeżeli będzie miał mały przebieg? Jeżeli z przebiegiem 300-400 tysięcy kosztuje 3-3,5 tysiąca euro, no to zobaczcie sobie, jeszcze zobaczmy, co nam tutaj pokazuje. Ale widzę, że też to jest, pokazuje nam tylko, nie wiem czemu pokazuje tylko pierwsze wyniki. Dziwne, ta wyszukiwarka jest. Zobaczmy sobie, ile taki Passat może kosztować, jeżeli ma mały przebieg, nawet jeżeli to będzie w benzynie. Tutaj pierwszej kolejności 11 tysięcy euro, 2008 rok, przebieg 39 tysięcy kilometrów. Tutaj może zobaczmy sobie, tutaj będzie diesel 46 tysięcy kilometrów i kosztuje auto 10 tysięcy euro z 2008 roku. Czyli 43, według dzisiejszego kursu 43 tysiące, a ten z przebiegiem 300-400 tysięcy kosztował samochód 3-3,5 do 4 tysięcy euro, czyli praktycznie 3 razy drożej kosztuje Passat. Tutaj mamy jeszcze droższego Passata, bo mamy 12,5 tysiąca euro ze skrzynią automatyczną. Tutaj mamy następne 9,5 tysiąca euro. Tutaj mamy także diesla 11 tysięcy euro prawie i przebieg 57 tysięcy. Czyli te samochody są trzykrotnie droższe praktycznie od Passata, który przejechał 300-400 tysięcy. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj oczywiście cena nam spada w zależności od przebiegu, jaki samochód ma. Oczywiście ustawiając im większy przebieg, bo tutaj nam losuje tak naprawdę. My musimy sterować przebiegiem. Jeżeli damy przebieg od 100 tysięcy, to ta cena nam oczywiście z każdym rosnącym przebiegiem nam spada, czyli dochodzimy, powiedzmy, do przebiegów 170 tysięcy. Już taki Passat nam spada do około 6-7 tysięcy euro. No, czyli można powiedzieć, jeżeli damy tutaj jeszcze przebieg od 200 tysięcy kilometrów, no to cena Passata nam spada do około 5,5 tysiąca, 6 tysięcy. To w zależności od kraju, także, w którym te samochody są. Im większy przebieg, to już nam cena, powiedzmy, spada nawet poniżej 5 tysięcy. Jeżeli przebieg jest powyżej 200 tysięcy grubo, no to cena za tego Passata nam leci od razu w dół. No tutaj mamy 4900 na przykład, 227 tysięcy kilometrów. A taki sam Passat przebiegiem, nie wiem, 60 czy tam do 100 tysięcy kosztuje dwa razy tyle. Czyli tak mniej więcej wygląda cena. To tutaj mamy odpowiedź, jak, dlaczego jest taka różnica też w samochodach, taka sama różnica powinna być w samochodach, powiedzmy, sprzedawanych w Polsce, nawet sprowadzanych czy krajowych. Jeżeli jest mały przebieg, to praktycznie auto jest 2-3-krotnie droższe od tego samego z przebiegiem powyżej 200-300 tysięcy kilometrów. Także
No, jest to dosyć ciekawy temat do zlustrowania. No, tutaj mamy na przykład Passata, kosztuje 3281 tysięcy kilometrów, ma 3900, 2900. To też zależy oczywiście od państwa, w którym jest ono sprzedawane, ale Niemcy, raczej z Niemiec powinniśmy oglądać, no to 3800. No a tutaj 6300. To też ciekawostka, że z jednego rocznika mogą tak samochody się różnić pod względem właśnie ceny. Oczywiście kto chce sprzedać, to pewnie obniża cenę, no bo nie ma sensu trzymać. No ale zobaczcie sobie, 320 tysięcy, cena 3,5 tysiąca, pewnie do stargowania do takiego Passata za trochę ponad 12 tysięcy możemy kupić. Przebieg 320 tysięcy, co w ogłoszeniach polskich w ogóle nie widujemy takich przebiegów, ale jak widujemy, to bardzo rzadko. Zazwyczaj są przebiegi teraz do około 220 tysięcy mniej więcej. I takiego Passata byśmy musieli cofnąć przebieg o 100 tysięcy przynajmniej, jak nie więcej, żeby go sprzedać tutaj w Polsce. Dobra, tutaj z takich ciekawostek to by było na tyle w tym odcinku, ile tak naprawdę może być. Jaki przebieg ma 10-letni Passat, ile jest warty. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania następnych odcinków z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie.